Hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nowości z Lovely. Zaczniemy tak może nietypowo, w sensie nie makijażowo, dlatego że w tej nowej serii oprócz kosmetyków do makijażu pojawiły się też kosmetyki do pielęgnacji ust. To są dwa peelingi i waniliowo-pomarańczowy olejek do ust. Ok, to zaczniemy od tej pielęgnacji ust, a potem przejdziemy do makijażu. A zatem peelingi, słuchajcie, wyglądają tak. Czerwony i zielony. Zielony jest cinnamon chocolate, a czerwony gingerbread. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają na zbliżeniu, bo oprócz tego, że no, zawierają w sobie jakieś drobinki, jasna sprawa, to mają też taki brokacik. Zobaczcie, tak wygląda zielony. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz nabiorę też troszkę na dłoń, to zobaczycie. I obok dla porównania czerwony, popatrzcie. Zielony, w sensie w zielonym pudełeczku, wygląda tak i rzeczywiście pachnie przepięknie. Po prostu jest taki czerwony, ale pachnie cynamonem, cynamonowo-czekoladowo, idealnie, pięknie. Natomiast ten drugi, czyli gingerbread, jest brązowy. O, i tu Wam wyrobię. I też pachnie tak, jak się nazywa. Bardzo apetycznie. Nie wiem, czy jeszcze zobaczycie te drobinki tutaj w nich, takie brokatowe. Oba są takie, że tylko zjeść. Może ten cynamonowy nałożę dzisiaj. Muszę tylko wytrzeć dłonie. Oki, nakładam ten zielony, czyli cynamon czekolada. Naprawdę przepysznie to pachnie. Te drobinki są takie dosyć grube, dość wyczuwalne. Ale to fajnie, no bo w zasadzie w peelingu o to chodzi. Jak macie spierzchnięte usta, to on powinien ładnie to wygładzić. Ja teraz może nie mam ust w jakiejś złej kondycji, ale zawsze coś takiego im się przyda. Ok, pod wpływem pocierania te drobinki cukrowe oczywiście się rozpuściły. Aha, bo ja Wam nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy. To jest cukrowy peeling do ust z masłem shea, witaminą E i olejkami. Bardzo przyjemny. Zapach, tak jak już mówiłam, jak się te drobinki rozpuszczą, to zostaje tak delikatny brokat na ustach. No, ale oczywiście można go zetrzeć. Gdzieniegdzie jeszcze takie drobineczki widać, ale to mnie to nie przeszkadza. Usta są gładziutkie, także jak szukacie fajnego peelingu, to myślę, że ten może być, bo i ładnie pachnie, no wiecie, pojemność, nie wiem jaka tu jest pojemność, właśnie tego Wam nie powiedziałam, 15 gramów. Bardzo przyjemny, no i działać działa. Teraz ten olejek, słuchajcie, olejek nazywa się dokładnie Soothing Lip Oil Kiss. I to jest odżywczy błyszczyk, a nie odżywczy błyszczyk pielęgnacyjny do ust z olejkiem migdałowym i jojoba. Ok, mamy coś takiego i to jest kuleczka. No to słuchajcie, nałożę sobie ten błyszczyk odżywczy, to też olejek, jak zwał, tak zwał. No słuchajcie, to się tak wolniutko przelewa, jak się tak dobrze przyjrzycie. O, widzicie to? To raczej przypomina taki olejek. A, i też przecudownie pachnie, bardzo ładnie. Właśnie tak jakoś słodko-pomarańczowo, chociaż bardziej waniliowo, waniliowo-pomarańczowo. Także jakby nazwa oddaje sam zapach. Bardzo przyjemny, taki gęstawy. Wiecie, co mi przypomina? Jest może rzadszy, no bo to inna jednak konsystencja, ale przypomina mi w odczuciu, jakie daje na ustach, już Wam pokazuję coś, co ja ostatnio uwielbiam. A mianowicie balsam do ust z Bell. Dają podobne odczucie, przy czym to jest troszeczkę rzadsze. No takie właśnie bardziej olejkowe. To bardziej przypomina taki gęstawy balsam, ale i tu bardzo przyjemnie. Także, no i tu mi się chyba ten zapach też bardziej podoba, wiecie? Bo jednak ten błyszczyk, w sensie ten balsam, też ładnie pachnie, tak słodko, ale bardziej kwiatowo, a ja wolę takie, wiecie, korzenne i owocowe zapachy, więc to podoba mi się zdecydowanie bardziej. To jest apetyczne. W sumie, jak za... O, to przypomina, wiecie co? Taki zapach waniliowy do ciasta. Bardzo przypomina zapach świąt. Super. No i słuchajcie, ten olejek niech mi się tutaj wchłania. Także jeśli chodzi o pielęgnacyjne sprawy do ust, to bardzo przyjemne. Tak już na dzień dobry mogę Wam powiedzieć. No a teraz makijaż. I pod jednym z filmów w komentarzach prosiłyście, że nieważne czego tam film dotyczy, jak robię cały makijaż, to żebym po kolei pokazywała kosmetyki, których używam, nawet jeśli one nie dotyczą głównego tematu filmu. No to jedziemy. Przygotowałam sobie tutaj bazę z Wet n Wild, która jest bardzo, bardzo przyjemna. Fajnie makijaż utrzymuje.
No i daje takie arcymilutkie uczucie na buzi, słuchajcie, takiego jak krem po prostu, albo taki nawet, może nawet nie krem, tylko taki żel nawilżający, o coś takiego. Bardzo fajna jest ta baza. Ja ją kupiłam w Rossmanie, ale nie teraz na tych, wiecie, jakby te promocje takie duże, tylko jeszcze wcześniej kupiłam ją w Rossmanie, dlatego że w Rossmanach są szafy Wet n Wild, takie, powiedziałam, takie dodatkowe. Teraz podkład i tutaj mam Radiant Lift z Max Factora, jeden z takich moich ulubieńców drogeryjnych. Bardzo go lubię, ale nie aż tak bardzo jak Healthy Skin Harmony. Tamten to jest chyba taki naj. Najszybciutko z tym podkładem, bo on też dzisiaj może nie najważniejszy, w sumie jako etap makijażu bardzo ważny, ale tematycznie nie najważniejszy, bo nie jest nowością z Lovi. A tak na marginesie. Podkład dość gęsty. Powiedziałabym, że raczej dla cer suchych i takich potrzebujących ożywienia, rozświetlenia. O. Odcień, który ja mam, to w ogóle jest 40 Light Ivory. On teraz może wygląda tak trupio blado i na pewno jak go nałożyłam, to no pewnie śmiesznie to w kamerze wygląda, ale zaraz zobaczycie, że to się tak fajnie ujednolici ze skórą. Ładnie się wtopi w skórę i będzie naprawdę fajnie wyglądał. Ok, wygląda to tak. Korektor. Korektor z Hourglass. On tutaj nie ma jakiejś dodatkowej nazwy. To jest po prostu korektor rozświetlający. Jest delikatny, ale ma fajne krycie. I mój odcień to jest Silk. Generalnie korektor delikatny, ale robotę robi. Zobaczcie. O. Bardzo fajnie jakieś nawet takie mocniejsze siniaki przykrywa. No a przede wszystkim jest lekki, więc jak nie lubicie tutaj, wiecie, takich mocnych, hardkorowych, ciężkich korektorów, to ten by Wam się spodobał. Jak te siniaki w wewnętrznych kącikach są pozakrywane, to zaraz inaczej się wygląda. Ok, no i słuchajcie, normalnie teraz bym sobie wszystko to utrwaliła, przypudrowała, ale mamy tutaj taki rozświetlacz w żelu, chociaż nie, korektor sobie mogę utrwalić. To może tak, utrwalę korektor. Mam tutaj puder z Kobo. Utrwalę korektor, a potem się zajmiemy tym żelowym rozświetlaczem. No i nim przypudruję całą buzię, no to właśnie w ruch idzie ten rozświetlacz. Słuchajcie, Jelly Cheek Highlighter. Tak to wygląda. W słoiczku, znaczy w pudełeczku, mamy tutaj 15 gramów. Aha, czyli coś jak te peelingi do ust. 15 gramów, w środku wygląda to tak. Ja myślałam, że to jest, słuchajcie, bardziej takie żelowe, taka bardziej galareta, a to jest całkiem takie, powiedziałabym, stałe. Po prostu rozświetlacz w klemie. O. W każdym razie galaretki to nie przypomina. Wygląda tak, jest takie złotawe. O, daje bardzo ładny połysk, taką ładną, mokrą taflę. No i właśnie ja sobie tak myślę, że lepiej będzie to nakładać bezpośrednio na podkład, wtedy ładnie się ze skórą stopi. No zobaczcie, daje taką ładną, mokrą taflę. Muszę teraz uważać, żeby sobie nie wjechać tutaj, wiecie, palcem na ten obszar już przypudrowany. Mogłam jednak nie pudrować tego obszaru pod okiem, no ale już to zrobiłam, to okej, jakoś sobie będę musiała z tym poradzić. Ale chyba jednak lepiej najpierw nałożyć to, a dopiero się potem zająć jakimkolwiek pudrowaniem. Ładny to daje efekt. Jak lubicie coś takiego subtelnego, dziennego, no to myślę, żeby Wam się podobało. Zobaczcie, taka zdrowa, lśniąca skóra po prostu. Ja sobie na grzbiet nosa troszkę tego nałożę jeszcze. To się powinno bardziej nazywać w sumie Cream Cheek Highlighter, ale jest jelly, no nie wiem. W każdym razie nie galaretka, tylko taki kremik taki. Rozświetlacz w kremie. Tak dużo może nie będę tego nakładać, bo no, są tutaj jeszcze inne rozświetlacze, dwa, których też chciałabym użyć, ale tak nałożyłam, no, żeby Wam pokazać, no i żebyśmy to wspólnie przetestowali, jak to wygląda. A jeszcze zapach. Też pachnie. Właśnie, czy tu jest napisane, o jakim to jest zapachu? Bo to pachnie, wiecie, w sumie podobnie pachnie jak ten olejek, czyli tak waniliowo-pomarańczowo, coś takiego, waniliowo-pomarańczowo-goździkowo. O, to jest ten zapach. Fajnie pachnie. I co my tu jeszcze mamy? Czy mamy jakieś dodatkowe informacje? Otóż jest to innowacyjny rozświetlacz o konsystencji galaretki. No nie wiem, to nie jest galaretka. No zobaczcie. To jest takie twardawe, dosyć zbite. Galaretki dające efekt dewy skin, idealnie wtapia się w skórę, nadając jej naturalnego blasku i świeżości.
Z drugą częścią tego się zgadzam, natomiast dla mnie to jest bardziej rozświetlacz w kremie niż galaretka, no ale to okej. W każdym razie rzeczywiście daje efekt takiej mokrej, lśniącej, zdrowej skóry. Ładny efekt. I słuchajcie, no to teraz czas na przypudrowanie. Tutaj poleci puder z Sephory. Oczywiście przypudruję to tak, żeby raczej skupić się na centralnej części twarzy, żeby już tutaj nie zapudrować, nie zakryć tego rozświetlacza. Troszkę go może przyprószę, no bo potem i tak nałożę rozświetlacz w kamieniu, więc wiecie, żeby to się jedno drugiego trzymało. Tak delikatnie może go tylko tutaj, o. Bardzo ładny efekt daje ten rozświetlacz. Jak nie lubicie takiego, wiecie, rozświetlenia hardkorowego na dzień i nie boicie się też takich specyficznych konsystencji w kosmetykach, to myślę, żeby Wam się spodobał, bo jest delikatny, subtelny, właśnie daje efekt takiej ładnej skóry, po prostu zdrowej. Wygląda tak jak prawdziwa skóra, jakbyśmy nie mieli żadnego rozświetlacza na buzi, tylko tak, jak gdyby to był połysk nasz naturalny, o tak to powiem. Więc naprawdę ładnie to wygląda, ale kłócę się z tym, to nie jest galaretka, tylko rozświetlacz w kremie. W każdym razie, dobra, tak naprawdę słuchajcie, to nieistotne. Daje ładny efekt. No, trzeba pamiętać o tym, żeby jednak nakładać na nieprzypudrowaną w ogóle buzię, tylko bezpośrednio na przykład na podkład, czy na bazę, czy co też tam macie na twarzy kremowego i ewentualnie dopiero potem sobie troszkę przypudrować. Nawet obszar pod okiem. Zostawić na później, a najpierw nałożyć to. O. Ok, buzia przypudrowana. No i teraz słuchajcie, kolejna nowość, czyli bardzo ładnie wyglądający bronzer. Bronzer ciastek. Bronzer ciastek jest przeogromny, tu jest 16 gramów. Dla porównania. Rozświetlacz galaretkowy, no niech będzie, i rozświetlacz z tej nowej serii, też taki ciastkowy, zobaczcie. Bronzer jest przeogromny, 16 gramów i też pięknie pachnie, już wiem, bo go otwierałam, nie używałam go jeszcze, tylko wiecie, tak otworzyłam, żeby powąchać i to jest właśnie zapach pierniczkowy. A co nam podaje producent? W ogóle wygląda to tak, no tak uroczo bardzo, trochę takie two-faced, prawda? Producent podaje nam tak, satynowy bronzer do twarzy i ciała o kuszącym piernikowym zapachu, nadaje zdrowego, naturalnego kolorytu, pozostawiając efekt skóry muśniętej słońcem. Opakowanie też jest bardzo ładne, takie pierniczkowo-świąteczne. O. A sam bronzer wygląda tak. Ja myślę, że ten ciastek się oczywiście wytrze, no ale na razie jest taki bardzo urokliwy. W każdym razie nakładam bronzer, tak jakoś może z boku, żeby ciastka nie zniszczyć. I kolor mamy taki. No powiedziałem, że taki wyraźny i wydaje mi się, że raczej ciepły. Zaraz to rozetrę, tylko sobie tutaj jeszcze tak, wiecie, dla równowagi nałożę. O, i zajmę się rozcieraniem. Albo mi się wydaje, albo on ma w sobie taki delikatny połysk, tak? Satynowy bronzer do twarzy i ciała. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że on ma w sobie takie delikatne bardzo drobinki. Jak się spogląda w ten bronzer, tak wiecie, dokładnie i poruszycie kosmetykiem, to widać takie delikatne, naprawdę maciupeńkie drobineczki. One nie są jakieś nachalne, także jak nie lubicie takiego efektu, nie, to spokojnie, to nie jest jakiś tam taki bardzo wyrazisty brokat, ale takie delikatne drobinki widać, więc on ma charakter rozświetlający. To nie jest bronzer matowy i nawet nie wiem, czy bym go satynowym nazwała, bo jednak no, na skórze te drobinki troszkę widać. Więc tak uprzedzam osoby, które tego nie lubią. O. Ja tam się mogę obrokacić, to nie przeszkadza. Ale to już wiecie, kwestia taka bardzo, co kto lubi. Muszę to porozcierać dobrze, bo to jest w ogóle nie roztarte. Ale już Wam mogę powiedzieć tak, że no oczywiście bronzer matowy nie jest, bardziej satyna, przy czym w tej satynie widoczne są takie delikatne drobinki. One są delikatne, ale są widoczne, więc o tym mówię. Ogólnie tak, kolor bardzo ładny i rzeczywiście zgadzam się z tym, że on daje efekt takiej skóry muśniętej słońcem. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie, ale ostrzegam osoby matolubne i lubiące bronzery matowe, więc chyba Wam nie podejdzie. Bo no jednak ja Wam jeszcze zrobię takie zbliżenie i przypatrzcie się, jak to wygląda w środku. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, tak delikatnie poruszam tym bronzerem, ale są w nim takie drobineczki.
Naprawdę nie wiem, czy to będzie widoczne w filmie, ale chcę Wam to pokazać. Może coś tam gdzieś się Wam zabłyszczy. W każdym razie drobinki są. Mnie się podoba, dla mnie jak najbardziej może być, bo wiecie, ja wszelkiego typu błyski lubię i w ogóle sam ten bronzer mi się podoba też, wiecie, jeśli chodzi o estetykę tego kosmetyku. No jest taki i słodziutki, jest ładnie zrobiony, mamy wytłoczony ładny wzorek. Drobinki też mi się podobają, ja z tym jakby nie mam problemu, generalnie lubię drobinkowo-brokatowe rzeczy, więc jak dla mnie okej, ale podkreślam, że specyficzny to już zależy co kto lubi. Mnie się podoba bardzo i nawet sobie, może na czoło to już nie, ale chyba tu sobie jeszcze troszeczkę dodam i bardziej to po prostu rozetrę. Właśnie sobie uświadomiłam, bo tak myślę teraz, że róż i właśnie sobie uświadomiłam, że żadnego różu nie naszykowałam, muszę jakiś róż przygotować. Ponieważ tego rozświetlenia dzisiaj będzie dosyć dużo, więc naszykowałam paletkę różów z Make Up Revolution. Tu jest taki ładny koralowy róż, bo na takim mi zależy. Chodzi mi o to, żeby pasował, wiecie, do cieni. Tu jest taki ładny koralowy róż, o ten. I tutaj wszystkie róże są matowe, więc wiecie, tak bezpiecznie będzie. Tego błysku już nie dołożę, tym bardziej, że zaraz w ruch idą kolejne rozświetlacze. Te róże w palecie jakichś tam nazw konkretnych nie mają, a paleta nazywa się, już Wam mówię, nie ma żadnej specyficznej nazwy. A, bo to jest, wiecie co, taka paleta, która była w zestawie świątecznym jakimś w zeszłym roku, czy nawet 2 lata temu, jakoś tak. Właśnie chyba sobie trochę klauna zrobiłam, muszę to porozcierać. W ogóle nie wiem, czy to widzicie. O, ten rozświetlacz, który sobie nałożyłam, ten w kremie, cały czas bardzo ładnie jest widoczny. Mimo tego, że już mam puder, bronzer, róż, widzicie, cały czas tak ładnie na skórze połyskuje. Bardzo fajna sprawa. No tylko oczywiście on jest też taki specyficzny, bo nie każdy lubi kosmetyki na przykład kremowe, czy wiecie, właśnie jakieś żelowe, no coś takiego. Wiele osób woli po prostu zwykłe takie w pudrze, w kamieniu. Więc no, też trzeba lubić. Okej, róż jest. No i teraz te rozświetlacze, słuchajcie. Rozświetlacze są 2 w tej nowej serii. Też pierniczkowo-ciasteczkowe. I tu producent podaje nam tak. Nowa odsłona kultowego produktu. Wielowymiarowy rozświetlacz do twarzy o zapachu piernika. Zawarte w nim drobinki zapewnią efekt naturalnego rozświetlenia. I na obu jest dokładnie ta sama informacja. Przy czym ten jeden to jest gold highlighter, a to jest silver. Czyli ja podejrzewam, że skoro mamy odsłonę starego produktu, to to są po prostu te takie rozświetlacze kultowe, wiecie, w białych opakowaniach. No i zrobię Wam najpierw swatche i jednego, i drugiego, a potem któryś tam nałożymy. O, i tutaj też jest ciastek wytłoczony. Ten rozświetlacz, który mam w dłoniach, to jest gold. I gold wygląda tak. O, ciastek się starł od razu. Na bronzerze jakoś tak dłużej wytrzymał. Gold wygląda tak, tutaj pod tym kremowym Wam nałożę. Nie wiem, czy to jest dokładnie nowa, słuchajcie, że to jest nowa odsłona starego produktu, bo tamte rozświetlacze w tych małych, białych takich, znaczy w tych kremowych opakowaniach, wiecie, gold i silver, one były bardziej takie suche, bardziej takie pyłkowe, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale takie suchawe. Natomiast ten, no, powiedzieć, że jest kremowy, to może za dużo, ale jest taki bardziej miękki. Może troszkę kremowy jest, wiecie o co chodzi. W każdym razie, no, daje bardzo ładny efekt. No i teraz ten srebrny. Srebrny z kolei wygląda tak. Również mamy ciastka. A właśnie, zapach pierniczkowy, zgadza się. I tutaj też. No, pięknie ta kolekcja pachnie. Również mamy ciastka w tym srebrnym i zaraz, który ja tu palec mam czysty, ten mam czysty. I robimy swatch tego srebrnego. O, tutaj ciastek też się szybko ściera. No i tutaj Wam nakładam. Tak, one są takie niemalże kremowe. I bardzo ładnie się tak mięciutko rozcierają. Myślę, że do dzisiejszego makijażu bardziej będzie pasował gold, bo no wiecie, brązy i tak dalej, morelka, te sprawy, broskwinia, więc bardziej mi gold pasuje. Nakładam więc gold. No bardzo jestem ciekawa. Nałożę oczywiście na szczyty kości policzkowych, tak jak wzięłam gold? Tak. Tak jak tamten rozświetlacz i to już powinien być taki błysk, że widzicie to? Ja bym jednak powiedziała, że te rozświetlacze są lepszą wersją tych starych. Uwielbiam te stare, żeby nie było. Mam je, używam ich. Są świetne. Natomiast te mają fajniejszą konsystencję, troszeczkę inną, bo tamte są jednak bardziej suchawe. No i wydaje mi się, że tutaj ten połysk jest taki, no popatrzcie zresztą sami.
to już jest właśnie dla tych, co lubią bardziej. Większe rozświetlenie, mocniejsze i tak dalej. Więc w sumie tak sobie, wiecie, pomyślałam, jak kupowałam tak po kolei rzeczy do tej serii, że szkoda, że są, wiecie, trzy rozświetlacze, a nie ma na przykład różu. Ale róż też by się przydał. A natomiast te rozświetlacze są zupełnie inne, mają inny charakter i są przeznaczone dla innego odbiorcy. No bo ten jest właśnie taki delikatniejszy, bardziej dzienny, taki stonowany, choć jest widoczny. Natomiast te są takie bardziej, wiecie, no z przytupem, o, widoczne, takie bardziej rozświetlaczowe, tak bym to ujęła. Mnie się podoba i ten, znaczy w sensie i ten, ale to już, wiecie, musicie sobie wybrać, co tam Wam bardziej podchodzi. No popatrzcie, jaki to jest połysk. A? Tu jeszcze sobie dołożę. A w ogóle właśnie muszę Wam powiedzieć, że usta są takie wygładzone i miękkie. O. I cały czas czuję ten zapach wanili. No super pachnie ta seria, naprawdę. Czuję zapach piernika, wanilii, trochę pomarańczy, goździki może. Wszystko mi się to pomieszało, ale pachnie bardzo ładnie. Pachnie tak apetycznie i świątecznie, jak świąteczne wypieki. O, bardzo ładny efekt. Gold. Ok, moi drodzy, czyli tak, mamy jedno, drugie, w zasadzie twarz mamy ogarniętą, to teraz ja sobie szybko pomaluję brwi i tutaj w ruch pójdzie kredka i żel, tak żeby było oryginalnie i odmiennie. Nie, żartuję, ale po prostu tak mi się najszybciej maluje brwi, a ponieważ dzisiaj jakby to, wiecie, nie jest główny temat, tylko dodatek, no to tak, żeby to ogarnąć w miarę szybko. Utrwalę sobie jeszcze takim tuszem z Paezy, to jest specyficznie wyglądający tusz. Wygląda specyficznie, ale jest bardzo, bardzo fajny. Ta szczoteczka też jest taka dziwna. Też jakby w sumie, no sam kosmetyk tusz jak to tusz, ale szczoteczkę trzeba polubić, jakoś tak się przyzwyczaić do niej. Ok. No i jakaś baza. No to może nałożę sobie bazę z Ingrid. Boże, co się dzieje dzisiaj z tym światłem, słuchajcie. Nie narzekam, bo od dawna nie było słońca, raczej było pochmurno, a dziś wyszło słońce i bardzo się z tego cieszę, tylko tak dziwne tło mam cały czas. A baza z Ingrid, tak na marginesie, już Wam to chyba mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz, jest świetna, bardzo fajnie utrzymuje kolory, niektóre podejrzewam trochę podbija, więc naprawdę baza robotę robi, tylko jak dla mnie mogłaby być w postaci takiej, wiecie, ze szpatułką, wygodniej by się to nakładało, chociaż no, można równie dobrze to robić pędzelkiem i też jest ok. Dobra, baza jest i mamy paletkę cieni w tej nowej serii i mamy też cienie w kremie. Paletka cieni wygląda tak, nazywa się Brownie Pie, no też taka świąteczna. W palecie znajduje się pędzelek, nie pędzelek, taka podwójna pacynka, zobaczcie, coś takiego. No ja tego nie będę używać, użyję sobie pędzli. Natomiast cienie wyglądają w ten sposób. Oczy oczywiście zaraz Wam zrobię, ale jeszcze chciałam Wam najpierw pokazać te cienie, cienie w płynie. Ja kupiłam sobie dwa, dostępne były trzy odcienie, a ja kupiłam dwa dlatego, bo wydaje mi się, że ten jeden był bardzo zbliżony do tego, ale nie wiem, bo nie dotykałam testerów, wiecie, tak na oko kupowałam, więc mam dwa kolory, no i zacznijmy od nich. Zrobię Wam swatche i zobaczymy, jak one wyglądają. To się w ogóle nazywa już Liquid Glitter Eyeshadow i to jest Pearl Cookie, ten jaśniejszy. Wygląda to tak. Tak się zastanawiam, czy nałożyć to jako tak, wiecie, taki cień bazowy, czy użyć jako topera. No coś pokombinujemy zaraz. W każdym razie na razie chcę uchwycić kolor i te drobinki, żeby Wam pokazać. Pearl Cookie. A ten drugi. Te cienie chyba już nie pachną. Tak mi się wydaje, że chyba nie. Drugi kolor to jest Gingerbread. Taki brązik. A na skórze wygląda to w sumie nie wiem jak. Chyba raczej, nie wiem, miedziane złoto, tak to nazwijmy, albo brązowe złoto. W każdym razie tak wyglądają te dwa kolory. Może zrobimy tak, że nałożę to jako cień bazowy, ten brąz na przykład, a potem jeszcze coś pokombinujemy z tym jasnym. Nałożę go na większy obszar powieki. Ciekawe, czy one są jakieś zastygające. O, proszę bardzo, producent podaje tak. Gliterowo-metaliczne, zastygające cienie do powiek. Dobra, no więc tak, nakładam na jedną powiekę, rozetrę sobie palcem i będzie taka fajna, błyszcząca baza na powiece. A potem coś tutaj wokół tego dobudujemy.
zasadzie, wiecie, jak nie chcecie się bawić z cieniami jeszcze dodatkowo, to można coś takiego nałożyć na powiekę, zrobić kreskę albo i nie, wytuszować rzęsy i macie jakiś tam delikatny makijaż. Zobaczmy, czy one rzeczywiście tak zastygają. To jest to, co robiłam na dłoni. Tutaj ten biały. No, w sumie tak. Trudno to teraz rozetrzeć, więc taka uwaga, jak sobie będziecie je nakładać, no to trzeba od razu w miarę tak, wiecie, rozprowadzać na świeżo, że tak powiem. Wtedy będzie troszkę łatwiej, bo rzeczywiście zastygają. Tak jak widzicie, ja tutaj tak mocno dosyć nacisnęłam i on się tak ładnie rozciągnął, rozprowadził. Jednak łatwiej chyba po prostu od razu po nałożeniu. Tak samo ten brąz tu. O, a ten to już się w ogóle nie chce rozprowadzić. Widzicie to? Ok, czyli rzeczywiście są zastygające, ale to dobrze, bo to oznacza, że będą trwałe. Natomiast no może to jest minus, chociaż nie wiem czy minus, po prostu cecha cienia, tak? Trzeba troszkę inaczej z nim pracować, trzeba je rozprowadzić tuż po nałożeniu. Ok, słuchajcie, bierzemy się za paletkę. Może tak, może pójdę na żywioł, zrobię makijaż, a potem zrobimy swatche. I jeszcze jedna rzecz, jak ona pachnie. Czy ona w ogóle pachnie? Nie. A producent podaje nam tak, no brownie pie, paleta intensywnie napigmentowanych cieni do powiek. Wyjątkowa formuła sprawia, że cienie łatwo się blendują i dokładają. Ok, no i to tyle. Mamy taki zestaw kolorystyczny i słuchajcie, korci mnie, żeby zacząć od tego takiego ciemnego matu, taki ciemny bordo brąz. Zacznę od ciemnego bordo brązu, nałożę go na zewnętrzny kącik. Czyli lecimy z tym kolorkiem. Właściwie to ja nie wiem, czy on będzie taki, wiecie, bardzo ciemny. Zobaczmy. Na powiece wychodzi takie winko. Tak troszeczkę, wiecie, boję się i tak ostrożnie to robię, bo nie wiem, jak ten pudrowy cień, pudrowy w sensie cień w kamieniu, będzie się rozprowadzał na tym cieniu płynie, ale jak widzicie, idzie to tak całkiem ładnie i bardzo miękko jedno w drugie przeszło, zobaczcie. A tamten spod spodu tak ładnie przebija i widać takie delikatne drobinki. Z bordo brązem sobie pojadę też troszkę na dolną powiekę, ale to tak wiecie, wstępnie jeszcze coś tutaj będę dokładać. Na razie tylko taki pierwszy rzut cienia na powiekę. Zaraz to oczywiście rozetrę, tylko jeszcze sobie nałożę na drugie oko, na drugą powiekę. Pięknie są te cienie napigmentowane. Tak sobie myślę, że ten drugi cień wpłynie to może na wewnętrzny kącik albo jako topper. No coś tam wykombinuję z nimi. Bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że górę rozetrę tym jasno-pomarańczowym. Ciekawe, czy ten też będzie tak napigmentowany. No wygląda, że tak. Zacznę od zewnętrznego kącika, bo tutaj wiecie, tak najmocniejszy musi być ten kolor. I będę jechać w stronę wewnętrznej części powieki. Czy wy widzicie te kolory? Piękne są, jejku. Lubię takie wyraziste kolory, ale to już chyba powtarzałam. Jeszcze wrócę do pędzla od bordo brązu i dołożę go troszeczkę tutaj na łączeniu z tym pomarańczowym, żeby to tak wzmocnić. I pędzel od pomarańczowego i jeszcze raz rozcieram. Bardzo mięciutko się te cienie rozcierają. No tak jak widzicie, ja tutaj nie mam żadnych problemów. Bardzo się ładnie rzeczywiście ze sobą łączą i dokładają, jak to powiedział producent na opakowaniu. Cienie się ładnie dokładają. No i to jest prawda. Na środek powieki nałożę, co nałożę? Może ten tutaj taki dziwny kropkowany cień. Nie mam pojęcia, co to jest za kolor. Idziemy na żywioł zupełnie. Czyli nakładam to. Nie wiem w ogóle, czy to jest mat, słuchajcie, czy nie. Zobaczmy. O, jaki śliczny. To jest taki różowy kolor. I bardzo ładnie też wygląda na tym cieniu w płynie. Wydaje mi się, że ten cień w płynie po prostu podbija jeszcze połysk cieni, które dokładam w tej chwili. No i naprawdę fajnie to wygląda. Ten w środku jest fantastyczny. To jest cień błyszczący, perłowy i on połyskuje tak różowo. No zobaczcie, różowo-liliowo. No przecudowny jest. Ten makijaż będzie taki ciepło-zimny.
Cienie są absolutnie fantastyczne, zobaczcie. Na wewnętrzny kącik, w sensie na wewnętrzną część górnej powieki, tę nieumalowaną, nałożę ten kolor. Też nie mam pojęcia, co to jest za kolor. Ten pędzelek mi się tutaj przyda. I zobaczmy, co to jest za kolor. Wydaje mi się, że też jest chyba błyszczący, ale nie wiem, perłowy? Tak, taki chłodny perłowy. Zresztą ten róż, który mam na centralnej części powieki, też jest chłodny. W sumie fajnie wyszło, bo w wewnętrznym kąciku ten wpływ nie będzie pasował jak najbardziej, no bo on jest zimny. Ok. Tak, ten cień, który teraz nakładam, czyli on. Taki różowo, stalowo, szaro, srebrny. To jest trudny do określenia. Bardzo ładnie wygląda na wewnętrznej części tu powieki. Zobaczcie, tak fajnie rozświetla wszystko. Myślę, że nałożę go też pod łuk brwiowy. A co? Na dolną powiekę nałożę ten pomarańczowy. Sprawdzimy z kolei, jak wygląda ten. I wydaje mi się, że tak jak to jest mat, zdecydowanie, to chyba będzie cień perłowy. Tak myślę. Tak, to jest perełka. Zresztą to wszystko będzie też na swatchach widać. Ale wiecie, tak Wam na żywo mówię, co i jak. I jakie wykończenie mają poszczególne cienie. Na zewnętrzny kącik dołożę jeszcze trochę tego koloru. To na pewno jest cień błyszczący, ale chcę sprawdzić, czy on jest ciemniejszy niż ten brąz, który nakładałam jako pierwszy. Zobaczcie. Wygląda na dość ciemny. Zobaczymy, czy nam się tutaj coś przyciemni. Tak. Jest ciemniejszy niż ten bordo brąz. Nakładam go dosłownie na zewnętrzny kącik. I troszkę nad linię rzęs. Absolutnie przyjemnie się z tymi cieniami pracuje. Tak jak widzicie, bardzo ładnie się rzeczywiście dokładają, ładnie się rozcierają, piękne, żywe kolory, super paletka. Rozpracowuję sobie jeszcze ten najciemniejszy cień tu w zewnętrznym kąciku. Cienie są absolutnie przepiękne. Nałożę jeszcze na wewnętrzny kącik ten biały w płynie i zrobię Wam swatche paletki, w sensie cieni z paletki. Tu użyję takiej malutkiej kuleczki, po prostu ze szpatułki nabiorę sobie cień na pędzelek. No i nakładam na wewnętrzny kącik. Zobaczcie, jaki połysk. Zaraz sobie oczywiście tutaj to miejsce rozetrę. Najpierw tylko nałożę ten cień. Ale już wiemy, że trzeba się w miarę spieszyć, bo cienie rzeczywiście szybko zastygają. Wracam do tego pędzelka od pomarańczowego cienia, no i rozcieram tutaj te granice. Ok, szybciutko robimy swatche. Czyli tak, pomarańczowy mat, pomarańczowy, ale perłowy cień. Tutaj ten szaro, srebrno, starowo, liliowy, bardzo dziwny. No i ten przecudowny róż. Trochę mi się paznokieć wbiło, nie wiem czy to widzicie, zobaczcie, wbiła paznokieć, no trudno. W każdym razie ta czwóreczka wygląda tak. No to jest coś przepięknego. To jest ten, który nakładałam na dolną powiekę. On może na dolnej powiece tak nie wygląda spektakularnie. Fajniej będzie wyglądał zdecydowanie nałożony, wiecie, na górną powiekę. No ale wiecie, nakładałam to pierwszy raz, dla mnie to też nowość. Teraz już będę wiedziała, że lepiej nakładać go na górną powiekę. Wtedy łatwiej uchwycić jego urodę. Zobaczcie, no jaki to jest przepiękny kolor. Zresztą te dwa błyszczące, tutaj te kolejne, też są cudowne. Matowy, pomarańczowy też mi się bardzo podoba. Nakładam tutaj pod tymi wszystkimi rozświetlaczami. O jaki, zobaczcie, jakie to jest cudne. Taka przepiękna, żywa brzoskwinia z delikatnym, złoto-różowym połyskiem. Śliczna. To jest ten, który nakładałam na wewnętrzną część powieki. On tutaj nałożony wygląda bardziej tak różowo, zobaczcie. O, taki różowy. No i ten, który jest różowy rzeczywiście. Przepiękne są te cienie. I została nam ta trójeczka, czyli najciemniejsze cienie w palecie. Ten jest błyszczący, perłowy i tu mamy dwa maty. O, czerwieni nie użyłam. O, też bardzo ładna, zobaczcie. Bardzo mięciutkie są te cienie. I cienie błyszczące, i maty też. Zobaczmy, jak ta czerwień się tutaj rozetrze. O, też bardzo ładnie. Pominęłam jeszcze brąz.
Proszę bardzo, i tutaj mamy słocze paletki. Bardzo ładne cienie i bardzo przyjemne, jeśli chodzi o konsystencję. Myślę, że jeśli chodzi o takie rozcieranie się, łączenie ze sobą, to ta paletka nie ustępuje wielu paletom, wiecie, takim drogim. Może tak powinnam pokazać. O, zobaczcie. Prześliczne kolory i bardzo przyjemne, jeśli chodzi o pracę z nimi. Także paleta jak najbardziej na tak. W ogóle wszystkie te rzeczy mi się podobają z tej nowej serii. Łącznie z tymi pielęgnacyjnymi rzeczami do makijażu ust. A tak na marginesie, zobaczcie cienie zastygające. Widzicie to? Naprawdę zastygają. W nowej kolekcji z Lovely znalazły się też produkty do makijażu ust. Takie pomadki w płynie. Kolorów było, jeśli dobrze pamiętam, 4 albo 6 jakoś, tak? Ja mam 6, ja mam 5 i 4. Takie dwa kolory. Już Wam robię swatche. 4 wygląda tak. To się w ogóle nazywa Lippy Lips Matte Lip Tint. Czy one mają jakieś dodatkowe nazwy? Nie wiem, nie widzę. Chyba nie, po prostu. Chyba mają numerki i to tyle. Czyli 4 wygląda tak. Może tu. Różowy nudziak, taki blado-różowy nudziak. W sumie nawet by dzisiaj pasował, a pomadki też ładnie, apetycznie pachną. I 5. Piątka jest taka chyba bardziej żywa, tak. 5 wygląda tak. Taka wisienka. W sumie i jeden by dzisiaj pasował, i drugi, ale chyba nałożę ten róż. Nakładam bez żadnej konturówki. A w sumie 4 może okazała się po nałożeniu troszkę za jasna do dzisiejszego makijażu, ale na szybko, ponieważ jeszcze nie skończyłam oczu, na szybko pomaluję sobie linię wodną. Ta pomadka w tym czasie będzie mi zastygać. Jakiś tusz. Aha, tusz z Too Faced, a kredka biała, taka cielista z Lovely. Ok, moi drodzy, i tak wygląda makijaż nowościami z Lovely. Generalnie, na podsumowanie, kosmetyki bardzo fajne. Bardzo przyjemne, jeśli chodzi o, wiecie, o nakładanie oraz pracowywanie. Bardzo ładne kolory. Teraz ta pomadka mi zupełnie z makijażem nie gra, ale to kwestia gustu. Chyba jednak mogłam tę wisienkę nałożyć. Chociaż ja wiem. No nie wiem, jak uważacie? W każdym razie wszystko jest bardzo przyjemne. Co do pomadki, bo już jakiś czas minął, odkąd mam ją na ustach, to jest taka klejąca dosyć. Nie bardzo mi to uczucie podchodzi, ale myślę, że może dzięki temu będzie bardziej trwała. No to już wiecie, też co kto lubi. Rozświetlacze wszystkie piękne, tylko właśnie dla lubiących różne wykończenia i różną formułę. Cienie absolutnie fantastyczne, tutaj to chyba jakby nie widzę tutaj minusów. O, może tak powiem. Minusów tu nie widzę. Generalnie bardzo fajna seria, taka świąteczna, pięknie pachnąca. Może ja bym tu dodała jeszcze róż, żeby było tak, wiecie, bardziej bogato, ale to tylko takie moje widzimisię. Zamiast jednego rozświetlacza mógłby być róż, o, na przykład. W każdym razie, to co mamy i czego użyłam w makijażu, jak najbardziej warte uwagi. Począwszy od kosmetyków pielęgnacyjnych, które są przecudownie i pięknie pachną, a skończywszy na właśnie na przykład na cieniach do powiek. Ok, mam nadzieję, że Wam się Lovely podobało. Wierzę, że podobał Wam się makijaż i oczywiście wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. A ja Wam dzisiaj już mówię pa, pa, na razie i do zobaczenia.